Terakotowa armia. To nazwa znana milionom ludzi na całym świecie. Jednak archeologia wciąż odkrywa kolejne tajemnice. W jaki sposób dawni rzemieślnicy zrobili coś, czego nikt nie dokonał wcześniej? Jak stworzyli 8-tysięczną armię z gliny? Dziś, w XXI wieku, nauka dokonuje zadziwiających odkryć, zmieniając nasze utrwalone wyobrażenia o jednym ze słynnych cudów świata. Chińska armia widmo. Jest rok 221 przed naszą erą. W Meksyku rozwija się miasto Teotihuacan, które stanie się największą metropolią starożytnej Ameryki. Egipska Aleksandria szczyci się latarnią morską o wysokości 130 metrów, jedną z najwyższych budowli na świecie. A w Chinach zespół rzemieślników przystępuje do tworzenia jednego z najbardziej zadziwiających dzieł ludzkości. Po przeszło 2000 lat, w roku 1974, odkryli je rolnicy kopiący studnie nieopodal miasta Xi'an. Dziwne kawałki gliny o ludzkich kształtach. Próbne wykopy chińskich archeologów doprowadziły do zadziwiającego znaleziska. To 8 tysięcy glinianych wojowników. Piechota, łucznicy, generałowie, kawaleria. Wszyscy pogrzebani w trzech dołach nieopodal grobowca jednego z najpotężniejszych władców w historii. Wielkiego wojownika i bezwzględnego najeźdźcy zwanego Qin Shi Huangdi. Ponad 2000 lat temu zjednoczył on 7 walczących królestw w jedno imperium Qin. Ogłosił się pierwszym cesarzem i wybudował dla siebie największą na świecie piramidę grobową. Dlaczego pierwszy cesarz Chin kazał wyposażyć swój grób w 8-tysięczną armię glinianych żołnierzy, czego nie żądał żaden z wcześniejszych władców? Jak jego artyści wykonali 8 tysięcy figur, z których każda mierzy prawie 2 metry wysokości i waży około 300 kg, choć chińscy rzemieślnicy nigdy przedtem tego nie robili? To niezwykłe dzieło kryje w sobie zagadkę. Nawet dla cesarza musiał to być ogromny wydatek. Wykonanie terakotowych żołnierzy wymagało wielu lat pracy i nieograniczonej inwencji rzeźbiarzy, ponieważ figury miały niespotykane dotychczas rozmiary. Gdy żołnierze byli gotowi, pogrzebano ich na wieki. Po co pierwszy cesarz poniósł cały ten trud i koszty? Prawie 200 kilometrów na zachód od jego grobowca archeolog Jing Hongwei kieruje badaniami innego grobu, gdzie zaczyna szukać odpowiedzi. W 537 roku przed naszą erą, około 300 lat przed zjednoczeniem Chin przez pierwszego cesarza, w tym gigantycznym grobowcu spoczął Qin Jing Gong, władca małego królestwa Qin, który był przodkiem Zjednoczyciela. Te drewniane skrzynie są ponurym świadectwem wydarzenia, które miało tu miejsce w dniu jego pogrzebu. Rytualnego mordu wszystkich dworzan. Gdy zmarł Qin Jing Gong, pochowano z nim 186 osób z jego świty. Zostały pogrzebane w tych trumnach. Wszystkie trumny były ponumerowane. Ofiarom również nadano numery. Potem ich ciała złożono na wcześniej przydzielonych miejscach w trumnach oznaczonych tymi samymi liczbami. Honorowe miejsca najbliżej króla zajmowały trumny jego ministrów oraz żon. Proste skrzynie na obrzeżach grobowca kryły ciała królewskich rzemieślników, strażników i innych przydatnych plebejuszy. Wszyscy zostali zabici, by służyli swemu panu po śmierci tak, jak za życia.
To była największa ofiara z ludzi znaleziona w starożytnym chińskim grobowcu. Ale nie jedyna. Niemal w każdym dużym grobie było 100 do 200 ciał. To naprawdę dużo. Takie liczby szkieletów w królewskich grobach sugerują, że musiało dojść do rzezi. Jednak nie potwierdzają tego dowody archeologiczne. Oto kości kilku osób pochowanych w grobie króla. Zdaniem archeologa Zhanga Zhongli, niektóre z nich umierały chętnie, a nawet były szczęśliwe. W tamtych czasach ludzie wierzyli w inny świat, gdzie będą nadal żyli po śmierci. Ci, którzy cieszyli się, że mogą służyć władcy za życia, uważali za całkiem naturalne, że będą mu towarzyszyć również, gdy umrze. Dla nich to była inna forma życia. Niektórzy bali się i nie chcieli umierać. Inni zaś sądzili, że bez pana ich życie nie ma sensu, więc chcieli odejść razem z nim i uważali to za wielki zaszczyt. Jednak wielkim ofiarom z ludzi położyła kres jeszcze większa hekatomba. Niespełna 65 lat po pogrzebie króla Qin Jing Konga siedem chińskich królestw ogarnęła wojna. Nastał okres zwany epoką walczących królestw, który trwał ponad 250 lat. Gdy w kolejnych pokoleniach ginęły tysiące ludzi, poświęcanie setek ocalałych w charakterze ofiar grobowych stało się nieosiągalnym zbytkiem. Wtedy zaczęto bardziej cenić ludzkie życie. W wyniku długoletnich wojen liczba ludności drastycznie zmalała. Każde królestwo starało się utrzymać liczebność swojego narodu, bo w niej jest jego siła. Gdy pierwszy cesarz zakończył walki i zjednoczył Chiny, ofiary z ludzi były już rzadkością, a zmarłych władców wyposażano na drogę w zaświaty w bardziej humanitarny sposób. W grobie starszym od grobowca pierwszego cesarza o 300 lat znaleźliśmy małe figurki ceramiczne wysokości kilkudziesięciu centymetrów. To świadczy o tym, że one miały zastąpić żywych ludzi. Od tamtej pory w grobach coraz częściej pojawiało się takie wyposażenie. Ale nie coś takiego. Pierwszy cesarz odziedziczył tradycję małych figurek grobowych i udoskonalił ją. Jego figurki są już naturalnej wielkości i nie ma dwóch takich samych. Ich buty, ciała, a zwłaszcza twarze. Wszystkie wydają się inne. Niektórzy sądzą, że każda z 8000 figur jest wyjątkowa, ale nikt jeszcze nie zbadał ich wszystkich. Na razie. W Wellington w Nowej Zelandii ekspert w dziedzinie identyfikacji twarzy Glenn Cameron zamierza podjąć pionierską próbę przy użyciu specjalnego programu komputerowego, który uznano za najlepszy na świecie. Był wykorzystywany w różnych formach w całej Azji i na całym świecie przez Straż Graniczną, służby imigracyjne i policję. Możemy porównać około miliona twarzy w ciągu sekundy. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Myślę, że pomoże także w dzisiejszym zadaniu. A to zadanie polega na analizie twarzy około 100 żołnierzy z terakoty, błyskawicznym porównaniu oczu, nosów, ust i innych istotnych cech w celu wychwycenia podobieństw.
Spójrzmy na to zestawienie, na te twarze z dużymi podbródkami. Zarys tej brody jest bardzo podobny do tej masywniejszej. Podobne położenie ust, nos nieco inny, ale oczy i brwi już całkiem różne. Tu jest ogromna różnorodność twarzy. Ta jest wyjątkowa. Cała głowa ma inny kształt. Rozmaitość zarostu, znaczne różnice w kształcie oczu. Ten człowiek wygląda dość smutno. Spójrzcie na jego brwi, są niemal zmarszczone. Bardzo interesujące cechy oczu i brwi. Ten ma całkiem płaski nos, a ten bardziej normalny. Widać pewne podobieństwa w kształcie podbródków, ust czy nosów, a mimo to każda twarz jest inna. To bardzo intrygujące. Jestem zdumiony, że stworzono ich tak dużo i tak różnych. Osiem tysięcy figur. Czy były podobiznami żołnierzy cesarza? A może wytworem fantazji twórców? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Wykonanie 8 tysięcy glinianych rzeźb było trudniejsze niż można było sądzić. I porażka nie wchodziła w grę. Pierwszy dzień produkcji terakotowych żołnierzy. Około 221 roku przed naszą erą. Co czuli twórcy, mając przed sobą takie wyzwanie i żadnych wcześniejszych doświadczeń? Spytajcie tego człowieka. I tego. Zhang Binruo i Han Pingzhe zawodowo produkują figury wojowników. Ich zakłady wytwarzają tysiące replik rocznie. Interes kwitnie, zaspokajając światowe zapotrzebowanie osób zafascynowanych glinianą armią pierwszego cesarza. Naszych terakotowych żołnierzy eksportujemy do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji. Rocznie wytwarzamy około 50 tysięcy małych figurek i około 200 pełnowymiarowych. Poza figurami tradycyjnymi robimy także modyfikowane według życzenia klienta. Ten żołnierz gra w golfa. Wykonaliśmy go na zamówienie klubu golfowego Yajian. Klub wręcza figurę zwycięzcom turniejów jako nagrodę. Dziś, podobnie jak 2000 lat temu, sukces zależy od znalezienia gliny na tyle ścisłej, by można było z niej zrobić rzeźby naturalnej wielkości. Jiang Binruo szukał wszędzie, aż w odległości 17 kilometrów od terakotowej armii znalazł odpowiedni materiał. To tak zwana glina czerwona. Jest kleista i mocna. Szukaliśmy jej w wielu miejscach, ale takiej ilości nie było nigdzie. Tutaj jest dużo. Teraz do produkcji figur używamy tylko gliny z tego złoża. Sądzę, że 2000 lat temu niemożliwe było zastosowanie innego surowca. Dla cesarskich rzemieślników znalezienie właściwej gliny mogło oznaczać rozwiązanie pierwszego poważnego problemu produkcji figur naturalnej wielkości, ale nie rozwiązywało innego, jeszcze poważniejszego. Jak zrobić ich tysiące? I to szybko. Pierwszy cesarz zmarł w 210 roku przed naszą erą, zaledwie 11 lat po zamówieniu terakotowej armii. By wykończyć 8 tysięcy figur w ciągu 11 lat, rzemieślnicy musieli produkować ponad 700 sztuk rocznie. 3 razy więcej niż współcześni producenci ich kopii. Jak to osiągali? Wskazówki należy szukać nie w samych figurach, lecz w tym, co trzymały w rękach.
Yang Fuxi należy do 10. pokolenia wytwórców łuków i wyrabia repliki starożytnych kusz, jakie mieli niektórzy z terakotowych żołnierzy. Nawet dziś odlanie metalowego spustu kuszy sprawia tyle trudności, że Yang jest pełen uznania dla ludzi, którzy wytwarzali je 2000 lat temu. Znaleźliśmy jeden spust w jednym mieście, a drugi w innym, odległym o ponad 3200 kilometrów. Części spustu były wymienne, co we współczesnym języku oznacza, że były standardowe. Nie wiem, jak je projektowano. Nawet obecnie nie jest to łatwe zadanie. Doświadczony rzemieślnik musi bardzo uważać. Archeolog Liu Zhangcheng jest znawcą broni znalezionej przy glinianych wojownikach. On także jest pod wrażeniem. W dołach grobowych znaleźliśmy ponad 30 tysięcy grotów bełtów. W wyniku badań stwierdziliśmy, że różnice w rozmiarach były mniejsze niż 1 cm. Niektóre różnią się tylko o 2,2 mm. Różnica jest minimalna. Wiemy, że produkcja broni była znormalizowana. Wytwórcy broni pierwszego cesarza podpisywali swoje wyroby, podobnie jak wykonawcy glinianych żołnierzy. Archeolog Yuan Zhongyi zidentyfikował ich imiona. Na każdej z figur można znaleźć imię rzemieślnika w najmniej widocznym miejscu. Oni ukrywali swoje podpisy w nadziei, że nikt ich nie znajdzie. Po co zatem podpisywali swoje dzieło, jeśli chcieli pozostać anonimowi? Zdaje się, że nie mieli wyboru. Dzięki temu zwierzchnicy mogli kontrolować ich pracę. Jeśli w konstrukcji figury znaleziono błędy, wykonawca musiał je poprawić, a w najgorszym przypadku trafiał do więzienia lub zostawał ścięty. Przystępującym do pracy rzemieślnikom pomagały dwa czynniki. Długoletnie doświadczenie na cesarskich liniach produkcyjnych i świadomość, że jedyną alternatywą dla sukcesu jest śmierć. Zapewne oba sprawiły, że zdołali stworzyć 8 tysięcy dużych figur w ciągu 10 lat. Ale jak to robili? Po latach prób i błędów współcześni wytwórcy replik przekonali się, że na szybką produkcję masową jest tylko jeden sposób. Trzeba wcisnąć glinę do formy, poczekać 2-3 godziny, aż stwardnieje, zdjąć formę i podeprzeć po piersi kijami, by rzeźbiarze mogli wyrzeźbić detale. Głowy, ręce i nogi odcisnąć w osobnych formach, pozostawiając wszystko do wyschnięcia na 10 do 14 dni. Potem osobno wypalić w piecu każdą część. Producenci kopii zauważyli, że figura od razu wykonana w całości zawali się pod własnym ciężarem, zanim wyschnie lub wypełniona gorącym powietrzem eksploduje w piecu. Ponieważ masowo wytwarzamy setki, tysiące kopii jednej postaci, pozostaje nam jedynie korzystanie z form. I nie tylko on doszedł do takiego wniosku. Archeolodzy są zgodni, że 2000 lat temu cesarscy rzemieślnicy wiedzieli, iż kluczem do efektywnej produkcji masowej było odciskanie w formach. Dużą liczbę znalezionych przez nas grotów można tłumaczyć tylko masową produkcją. Różnice w ich wielkości są bardzo małe. Myślę, że używali form, dzięki czemu mogli wytwarzać ogromne ilości niemal identycznych grotów. Pozornie sprawa wyjaśniona. By sprostać zadaniu masowej produkcji, starożytni wytwórcy glinianych żołnierzy musieli stosować formy tak jak ich współcześni następcy. Jest tylko jedno ale. Oni nie robili tego w taki sam sposób. Ta część pękniętego torsu zdradza nam wiele cennych informacji o tym, jak tworzono figury z terakoty.
Wewnątrz widać ślady pokazujące, jak przyrastały warstwy gliny. To połączenie pomiędzy warstwami jest bardzo wyraźne. Tu widać jeden zwój, a na nim drugi. Jeden zwój przykrywano następnym, a potem wszystkie łączono wewnątrz ciała. Tu widać jedną warstwę, drugą, trzecią i kolejne aż do samego dołu. Zatem figury powstawały w ten sposób. Starożytne dowody nie pozostawiają wątpliwości, że postaci wojowników nie były w całości odciskane w formach. Form używano jednak do wytwarzania rąk, uszu i głów. Choć to brzmi niewiarygodnie, ciało każdego z 8000 żołnierzy zrobiono indywidualnie i do tego ręcznie, technikami, które wówczas były nowością. Starożytni rzemieślnicy stosowali bardzo prostą metodę. Ubijali glinę, by zmiękła, i rozwałkowywali na paski. Potem robili z nich wałki, które układali w kształcie zwojów jeden na drugim. Tę metodę nazywamy techniką zwojów. Rzemieślnicy pierwszego cesarza jako pierwsi w Chinach zastosowali ją do produkcji figur. Wydaje się, że w przypadku produkcji 700 figur rocznie to niezwykle pracochłonny sposób. Jak bardzo był trudny? Archeolog Zhang Zhongli postanowił to sprawdzić, lepiąc gliniany tors wraz z producentem replik Hanem Pingzhe i jego mistrzami. Gdy otwieraliśmy firmę, nie wiedzieliśmy, jak robić figury z terakoty. Przeczytałem o tradycyjnej technice zwojów i spróbowaliśmy. Wykonanie jednej zajęło nam miesiąc. Największą trudność sprawia stworzenie postaci o wysokości 1,80 m i tylko 2 cm grubości, która nie odkształci się ani nie zawali pod własnym ciężarem. Takie zagrożenie wzrasta wraz z wysokością rzeźby. Pomaga podparcie jej kijami, ale jedynym skutecznym rozwiązaniem jest pozostawienie każdej warstwy do wyschnięcia przed położeniem następnej. Oznacza to przerwanie pracy na tyle czasu, by glina lekko podeschła, ale nie przesuszyła się i nie popękała. Gdy zobaczyłem terakotowych żołnierzy, byłem zdumiony kunsztem starożytnych mistrzów. Kiedy sam zaczynałem, 3 lub 4 moje figury rozpadły się. Dziś wykonanie postaci żołnierza w formie trwa 10 do 14 dni, lepienie nawet miesiąc. Dlaczego więc cesarscy rzemieślnicy, starożytni mistrzowie linii montażowej, woleli technikę zwojów od odcisków w formie? Ponieważ odciskanie jest najlepszym sposobem wielokrotnego powielania tej samej figury, a lepienie najlepszym, by stworzyć 8000 różnych. Technika odciskania byłaby skuteczna, gdyby tamci artyści chcieli ciągle kopiować tę samą postać. Ale oni mieli inny cel. Lepiąc, mogli łatwiej sprawić, by każdy wojownik był inny, szczupły lub gruby, wysoki czy niski. Chodziło o to, by stworzyć grupę ludzi. Ale nawet jeśli lepienie zapewniało indywidualizację postaci, był to proces powolniejszy. Przyspieszyć go można było tylko w jeden sposób i cesarz go znał. Eksperci sądzą, że terakotową armię kazał wykonać tak samo jak swój gigantyczny grobowiec – zbiorowym wysiłkiem mas. Archeolodzy odkryli na figurach 87 różnych imion, więc ich wykonanie musiało nadzorować 87 mistrzów rzemiosła. Każdemu mistrzowi podlegała brygada czeladników. Naukowcy szacują, że jeśli w każdej było ich 10, to 87 brygad liczyło prawie 1000 robotników.
Lepiąc jedną figurę w miesiącu, każda brygada mogła wykonać 12 w ciągu roku, a całe 8 tysięcy w 8 lat. Jednak współcześni producenci replik wiedzą, że nawet zaangażowanie ogromnej siły roboczej nie rozwiązałoby jednego problemu. Problemu, który mógł zniweczyć cały plan produkcji. Zimą w północnych Chinach temperatura spada poniżej zera, latem zaś sięga 35 stopni. Zarówno mróz, jak i upał mogą zniszczyć gliniane figury, zanim stwardnieją. Na podstawie doświadczenia uważam, że technika lepienia stosowana 2000 lat temu nie mogła się sprawdzać w takich temperaturach. Idealna byłaby stała temperatura około 20 stopni. Bez nowoczesnego ogrzewania i klimatyzacji starożytni artyści mieli trudny wybór. Znaleźć sposób na utrzymanie w warsztatach temperatury 20 stopni przez cały rok lub przerywać pracę na 6 miesięcy. Co wybrali, pozostaje zagadką, ale producent replik ma na ten temat swoją teorię. To mieszkalne jaskinie wykopane przez rolników w zboczach gór w pobliżu grobu pierwszego cesarza. Ciepłe w zimie i chłodne latem są idealnym schronieniem w czasie prac polowych. Zhang uważa, że 2000 lat temu były również idealnym miejscem do produkcji terakotowych żołnierzy. W lecie temperatura na zewnątrz może sięgać 30 stopni, ale w jaskini jest tylko 20 do 25. Zimą może być 10 stopni mrozu, ale tu utrzymuje się 15 do 20 stopni. Oni rzeźbili gliniane figury w jaskiniach, a potem uszczelniali wejście i wypalali je w środku, jak w piecu. Poszukiwania współczesnych wytwórców figur metodą prób i błędów przybliżają nam wyzwania, którym musieli sprostać starożytni artyści, rzeźbiąc w ciągu 11 lat 8 tysięcy żołnierzy, z których żaden nie jest podobny do drugiego, w czasach, gdy nikt wcześniej tego nie próbował. Ale dowody świadczą o tym, że wykonanie tysięcy figur nie oznaczało końca pracy. By zadowolić cesarza, rzeźbiarze musieli wykonać jeszcze jedno zadanie. Dziś naukowcy odtwarzają stosowane przez nich techniki wykończeniowe. To, co odkryli, zachwyciło jednych i zadziwiło drugich. Po upływie ponad 35 lat badacze wiedzą już, jak restaurować figury, ale wciąż nie potrafią zapobiec archeologicznej tragedii. Żołnierze wyłaniający się z ziemi mają na sobie ślady farb, ale ich kolory nikną w ciągu tygodnia, a czasem nawet w ciągu kilkunastu minut od wydobycia. Konserwator sztuki Zhou Tie i jego zespół ścigają się z czasem, by ratować co się da. Nasza ekipa jako pierwsza dostała zgodę na filmowanie ich pracy nad nowo odkrytymi fragmentami nigdy nie pokazywanej publicznie glinianej figury wydobytej właśnie z ziemi po 2000 lat. Gdy rzeźby powstawały 2000 lat temu, były bardzo kolorowe, ale gdy je odsłoniliśmy, farby prawie nie było. Zachowały się tylko małe fragmenty i to w bardzo złym stanie. Po wydobyciu z ziemi farba łatwo odpada. Od lat międzynarodowy zespół specjalistów z Niemiec i Chin walczy o zachowanie kolorystyki figur. Batalii jeszcze nie wygrali, ale przynajmniej rozpoznali wroga.
To syropowata substancja o gryzącym zapachu, która była jednym z najcenniejszych skarbów starożytnych Chin. Laka. Zdaniem niemieckiej konserwatorki sztuki Kateriny Blensdorf, każda z 8000 figur została nią powleczona od stóp do głów. Laka jest bardzo trwała i już w starożytności wiedziano, że może przetrwać kilkaset lat, a nawet dłużej. Zatem stosowano ją ze względów technicznych, estetycznych i ze względu na jej znaczenie. By zrozumieć, dlaczego takie wyroby uważano za piękne i ważne, trzeba wiedzieć, jak cenna była laka 200 lat temu. To był plastik starożytnego świata. Twarda żywica, która chroniła przed rozkładem wszystko, co nią pokryto. Gdy wysychała, jej brązowy kolor zmieniał się w jedyną w swoim rodzaju połyskliwą czerń. Wyroby pokryte laką należały do artykułów luksusowych i przypuszczalnie były tak drogie, że tylko cesarz mógł sobie pozwolić na pokrycie nią całej armii. Jednak o cenie laki decydowała nie tylko jej wytrzymałość i piękno. Była także trudno dostępna. Sok sumaka lakierodajnego można uzyskać z drzewa co najmniej 6-letniego i tylko w ciepłym okresie, od czerwca do września. Niektórzy znawcy sądzą, że do zabezpieczenia jednego żołnierza trzeba było soku 25 drzew, zaś by powlec laką wszystkich, aż 200 000 drzew. A to dlatego, że jedno daje zaledwie około 10 gramów soku. Tyle by napełnić kieliszek do jajek. Nie można pobrać zbyt dużo soku, bo wtedy drzewo uschnie. Nacina się raz i czeka, aż rana się zagoi, a potem można kontynuować. Zagrożone są nie tylko sumaki lakierodajne, ale też spokrewnione z nimi sumaki jadowite oraz sumaki pnące. Kontakt ze skórą lub wdychanie oparów soku może mieć przykre skutki. Kilkakrotnie robiłam doświadczenia z laką i na początku nic się nie działo. Ale potem dwa razy wystąpiła silna reakcja. Całą twarz i dłonie pokryła wysypka. To nie jest bolesne, ale swędzi i trzeba się pilnować, by tego nie drapać. No i nie wygląda ładnie. Zwykle po kilku reakcjach alergicznych organizm uodparnia się i potem już jest spokój. Albo tak jej się zdawało. Wystarczyło, że wdychała opary podczas tego wywiadu, by po dwóch dniach znów pojawiła się wysypka. Robotnicy pierwszego cesarza musieli narażać się na działanie laki, ale dlaczego robią to współcześni naukowcy? Bo wiedzą, że laka to klucz do zachowania barw terakotowych żołnierzy. Problem w tym, że warstwa laki była przez 2000 lat przysypana wilgotną ziemią. Gdy tylko mokra laka zostanie wydobyta na powierzchnię, woda zaczyna odparowywać. A gdy wyschnie, laka zaczyna się kurczyć. W końcu marszczy się i odpada razem z farbą. Warstwy laki łuszczą się w postaci małych płatków i wtedy już nie można ponownie pokryć nią terakoty. Jedynym rozwiązaniem wydaje się zachowanie wysychającej laki na powierzchni terakoty poprzez zastąpienie wody substancją, która nie wyparuje. Grupa niemieckich naukowców próbowała powlekać fragmenty figur tworzywem sztucznym stosowanym do uszczelniania podziemnych rur wodociągowych, a potem bombardować je wiązkami elektronów z akceleratora cząstek. Miało to spowodować parowanie wody i wiązanie plastiku z laką. Ale tego nie mogą zrobić archeolodzy, którzy podczas wykopalisk mają zaledwie minuty, by uratować malowanego wojownika. Mamy nadzieję, że znajdziemy tanią metodę, którą będzie można łatwo zastosować podczas wykopalisk, by od razu ratować lakę. And that helps to preserve the lacquer layers in the first moment. Jeśli ratowanie barw zachowanych na figurach jest trudne, to odtworzenie ich oryginalnego wyglądu zdaje się prawie niemożliwe.
Za jedyne wskazówki służą wyblakłe kawałki terakoty, płatki farby znalezione w ziemi i stare dokumentacje z wykopalisk. Jednak dziś zwiedzający monachijskie muzeum mogą zobaczyć, jak naprawdę wyglądali żołnierze z terakoty. Po latach żmudnych badań Katarina Blensdorf i jej koledzy pomalowali dwie repliki wojowników tak, jak ich zdaniem 2000 lat temu wyglądały oryginały. Wielu ludzi było zaskoczonych, ponieważ nie spodziewali się, że figury były takie kolorowe. Niektórzy byli rozczarowani, bo podobała im się szara wersja. Te kolory im nie pasowały, drażniły ich. Pytali mnie, czy jesteście pewni, że ci żołnierze naprawdę tak wyglądali? Opieraliśmy się na naszych odkryciach i jesteśmy całkiem pewni, że taki był ich prawdziwy wygląd. Trzeba się z tym pogodzić. Zapewniamy jednak, że nie zamierzamy na nowo malować oryginałów. Żołnierze w odtworzonej kolorystyce są już wystarczającym zaskoczeniem, ale na tym nie koniec niespodzianek. Gdy konserwatorzy sztuki zbadali zachowane barwne fragmenty, dokonali niespodziewanego odkrycia. Jeden ze starożytnych kolorów różnił się od pozostałych. To tak zwany chiński fiolet. Jest tak tajemniczy, że na drugim końcu świata, wewnątrz synchrotronu, który wytwarzając bardzo jasne promieniowanie typu X stanowi najpotężniejsze urządzenie do prześwietlania, zespół naukowców skupił wiązkę światła miliard razy jaśniejszego od Słońca na kilku płatkach chińskiego fioletu, by poznać jego skład. Zi Liu, Apurva Mehta i Nobumichi Tamura są fizykami, ale usiłują rozwikłać zagadkę archeologiczną. Patrzymy na drobinę pigmentu chińskiego fioletu wielkości około 50 mikronów, czyli średnicy ludzkiego włosa. Na podstawie tak małej próbki można powiedzieć bardzo wiele. Opowieść zaczyna się od tego, że chiński fiolet był jednym z dwóch na świecie pigmentów stworzonych przez człowieka przed narodzinami Jezusa. Drugim był egipski błękit stworzony przez mędrców faraona w odległości tysięcy kilometrów od Chin. W dodatku setki lat wcześniej, zanim jedwabny szlak połączył Chiny z Zachodem. Ze względu na podobieństwo tych dwóch substancji, niektórzy przypuszczają, że istniał transfer egipskich technologii do Chin. To bardzo ważny czynnik rozwoju technologicznego i kontaktów pomiędzy dwiema cywilizacjami. Promieniowanie synchrotronowe potwierdziło, że chiński fiolet i egipski błękit miały te same składniki, z dwoma wyjątkami. Egipski błękit zawierał wapń, a chiński fiolet – bar. Poza tym Chińczycy dodawali coś, czego Egipcjanie nigdy nie używali – tlenek ołowiu. To dowodzi, że Chińczycy wynaleźli chiński fiolet zupełnie niezależnie od Egipcjan i że wcale nie było transferu technologii. Badanie wykazało, że stosowana przez nich metoda była wyjątkowa. Ale jeśli chiński fiolet nie został przywieziony z Egiptu, to jak go wynaleziono? Uczeni sądzą, że odpowiedzi nie znajdziemy w sztuce i nauce, lecz w religii. To strój grobowy chińskiego władcy zmarłego niedługo po pochówku żołnierzy z terakoty. Wykonano go z tysięcy jadeitowych płytek. 2000 lat temu chińscy przedstawiciele elit wierzyli, że w magiczny sposób jadeit zapewni im nieśmiertelność i płacili alchemikom, by ci szukali metody jego otrzymywania. Alchemicy stworzyli imitację jadeitu zwaną chińskim szkłem, zawierającą bar i ołów. Dwa główne składniki chińskiego fioletu.
Czy zgłębiając tajemnicę nieśmiertelności wynaleźli fioletowy pigment? Chińskie szkło i chiński fiolet miały niemal identyczny skład chemiczny, ale na tym nie koniec analogii. Około 250 roku naszej ery, około 500 lat po pogrzebie terakotowej armii, wierzenia religijne Chińczyków zaczęły się zmieniać. Zaprzestano pochówków w jadeitowych strojach mających gwarantować nieśmiertelność. Zniknęło chińskie szkło i dokładnie w tym samym czasie zniknął chiński fiolet, którego produkcji nie wznowiono już nigdy. Synchrotron na Uniwersytecie Stanforda rzucił nieco światła na magiczną przeszłość chińskiego fioletu, a inny potężny przyrząd naukowy na drugim krańcu Stanów Zjednoczonych ujawnił potencjał pigmentu, który może zmienić świat na lepsze. W Tallahassee na Florydzie naukowcy odkryli, że fioletowa farba, którą pomalowano żołnierzy z terakoty, to coś więcej niż dekoracja. Odkrycia dokonali tutaj, w National High Magnetic Field Laboratory, gdzie znajduje się najsilniejszy na świecie 45-teslowy magnes hybrydowy. Dyrektor placówki Eric Palm w prosty sposób pokazuje, do czego zdolna jest moc 45 tesli. Jak widać, jeśli zbliżę stalową podkładkę do magnesu, on będzie ją przyciągał. Zmagazynowana w nim energia odpowiada energii wybuchu około 20 lasek dynamitu. Jest tak niebezpieczne, że nie pozwalamy tu przebywać osobom nieprzeszkolonym. By nie dopuścić do wypadków, nie zezwalamy też na przeprowadzanie wycieczek i pokazywanie magnesu. To okazja, z której nie każdy chciałby skorzystać, ale naukowcy z całego świata, jak Suchitra Sebastian z Uniwersytetu w Cambridge, zapisują się co roku na dni otwarte w laboratorium. Musimy bardzo uważać, by nie podchodzić blisko do magnesu z niczym o właściwościach magnetycznych. To może skończyć się śmiercią. Widzieliśmy, co może się stać, jeśli wypuści się mały klucz francuski. Można poczuć, że dosłownie magnes wyrywa nam go z rąk. Trzeba o tym pamiętać, bo gdyby się podeszło z dużym kluczem maszynowym albo stalowym krzesłem, ta siła mogłaby zabić kogoś stojącego w polu działania magnesu. Zatem co tak przyciąga naukowców jak magnes do tego giganta? Tylko to. Jeśli wewnątrz rdzenia magnesu umieścimy dowolną materię i wtłoczymy ciekły hel, by obniżyć temperaturę do kilkuset stopni poniżej zera, 45-teslowy magnes hybrydowy zmusi ją do ujawnienia tajemnic. W 2006 roku Suchitra Sebastian i Neil Harrison umieścili kilka płatków pigmentu chińskiego fioletu w środku rdzenia magnesu i zaobserwowali zjawiska, jakich nie widzieli nigdy przedtem. Wewnątrz magnesu cząsteczki pigmentu stały się pojedynczą falą magnetyczną. Gdy badacze jeszcze bardziej obniżyli temperaturę, fala magnetyczna straciła swój trzeci wymiar, rozdzielając się na odrębne dwuwymiarowe płaszczyzny. Gdy zobaczyłem to pierwszy raz, nie wierzyłem własnym oczom. To było wielkie zaskoczenie, całkowicie nowe odkrycie. Odkrycie, które może zmienić świat, ponieważ badania nad zmianą trzech wymiarów w dwa mogłyby pomóc w budowie lepszych nadprzewodników. A lepsze nadprzewodniki to szybsze pociągi magnetyczne, niższe rachunki za elektryczność i szybsze komputery. Trudno uwierzyć, że ta substancja istnieje na świecie od ponad 2000 lat, była wynaleziona, a właściwie stworzona przez Chińczyków i przetrwała na terakotowych żołnierzach dwa milenia. To niesamowite, że odkryliśmy ją na nowo, co ma fundamentalne znaczenie dla naszego rozumienia fizyki XXI wieku. Po prostu fantastyczne. Jakie jeszcze sekrety może nadal skrywać starożytna armia z gliny? Ponad 2000 lat temu była urzeczywistnieniem wizji cesarza i wspaniałym osiągnięciem technologicznym. Dziś nauka odkrywa, jak wielkie było to osiągnięcie i skłania do zastanowienia,
Może wszystko, czego dowiedzieliśmy się o tym starożytnym arcydziele, to dopiero początek drogi poznania. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Jolanta Lewandowska-Trela. Czytał Jacek Brzostyński.